W końcu nadszedł ten upragniony przeze mnie moment, ponieważ dzisiaj w końcu ostatnia herespekcja. I zanim zaczniemy, tak, może pokrótce, dlaczego w ogóle to jest ostatnia herespekcja, dlaczego ja sobie je tak w skrócie po o co chodzi. Mianowicie, to ile ja czasu poświęcam na herespekcję i na co się to potem przekłada, po prostu jest bezsensowne. Mianowicie, ja ta herespekcję wypodobę kilka godzin. Rekordowo robiłem herespekcję out 1 przez 13 godzin. I przełożyło się to na to, że ten film miał bloka, przez dwa dni go nie było na kanale, i ja musiałem czekać te dwa Dni, aż zostanie on odblokowany i wy będziecie mogli go oglądać. Ale czasami też może być tak, że nie dostanie bloka, a dostanie tylko ograniczenia, tylko że wiąże się to z ucięciem zasięgów. I na ten przykład. Dzisiaj, jak ja to z piątek wieczór, w czwartek wrzuciłem Hedespekcję Harry'ego Pottera insygnium Śmieci, część pierwsza. Ona w tym momencie ma raptem 13 wyświetleń. To jest prawie nic przy tym, ile ja mógłbym robić wyświetleń na niektórych filmach. Więc ja poświęcam temu strasznie dużo czasu, a finalnie muszę się męczyć z tym, żeby mi film został zablokowany. I niby to chodziło o to, że jak będą krótkie, to będzie ok, ale tak naprawdę to nie, bo Harry Potter i Sydney Smith, część pierwsza ma tylko 9 minut, a i tak dostało ograniczenia. Także ja już naprawdę nawet nie wiem, co ja mógłbym zrobić, żeby te filmy nie dostawały blokad. Więc ja po prostu nie chcę się z tym męczyć, bo no to źle wpływa na wszystko. Generalnie to też działa tak, że te filmy mając niskie statystyki źle wpływają na pozostałe filmy. Pozostałe filmy też mają niższe statystyki niż właściwie mogłyby mieć. Dlatego po prostu najlepszą rzeczą jest zakończenie tych respekcji dla po prostu mojego spokoju i spokoju kanału. Opadanie filmów i tak robię, w innych formach, w omówieniach czy recenzjach i jeszcze kilka nowych będzie, także oczywiście nie oznacza to końca kontentu filmowego, będzie tylko po prostu inaczej. Ale Hedespekcja, jedno z pierwszych sej i to trzeba naprawdę oddać, że od tego się zaczął mój powrót, najwyższy czas zakończyć. Dobra, powiedziałem wszystko, chyba w miarę zwięźle, także w takim razie zapraszam Was na Hedespekcję, Harry'ego Potter i Insygniów Śmieci, część druga. Oczywiście pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, bo wtedy żaden nowy film Was nie ominie i to tyle. Zaczynajmy. Po akcji z poprzedniej części wszyscy przeniesi się do jakiegoś domku nad morzem. Generalnie to jest jakiś domek, u serów, ale to nie ma znaczenia. Harion i Hermiana gadają z Gryfkiem, tym goblinem z banku Kingota. Gadają oni na temat tego, co też tam usłyszeli od Beatrix w dworze Malfoyów. Mianowicie ona myślała, że miecz Godyka Gryfindora znajduje się w jej skrytce, co jest nieprawdą. Ona ma tam kopię. I okazuje się, że prawdopodobnie ma ona też tam coś równie cennego. I wychodzi na to, że ma tam jednego z Horcruxów. I Golden Tio umawia się z Gryfkiem, że on ich tam wprowadzi, a oni oddadzą mu miecz. Bo w sumie ten miecz jest całkiem ładny, więc chciałbym go sobie wziąć. Zwłaszcza, że w ogóle gobiny go stworzyły. Przy okazji jeszcze gadają też z Ollivanderem o różdżkach, które zdobyli. Po pierwsze, różdżkę Beatix, która przyda im się za jakiś czas. A po drugie, różdżkę Drakona Mafuja, która w sumie jest teraz różdżką haego, Bo ogólnie z tego co mówił Ollivander, to już zmienia właściciela. A to też będzie ważna rzecz. No i ogólnie plan jest taki, że mają też włos Beatrix i użyją Eric Silver I Hermena zmienia się w Beatix. No i tak wchodzą do Baku Gligota. Tam też Ron jest w przybraniu, a Haare z Grywkiem są pod pełną niewitką. No i jakoś tam udaje im się. Się dostać do tej skrytki, no i tam niestety wpadają w pułapkę. Mianowicie okazuje się, że wszystkie rzeczy, które są w tej skrytce, jak się ich dotknie, to się powielają i ich tak zasypują. No ale dobra, zdobyli kolejny Horcrux, czyli Chagę Helgi i Hufflepuff. Mówiłem wam o tym w poprzednim odcinku, że niektóre Horcruxy to są przedmioty założczej. Niestety Gryfek ich zdradza, zabija miecz i ucieka. Na całe szczęście Harion i Hemona sobie radzą, ponieważ dosiedli smoka, który był tam przetrzymywany i na nim uciekli. Gdzieś tam wylądowali i zastanawiali się, co dalej. Ale że Har i Voldemort są połączeni umysłami no to Harry może ten umysł Voldemorta czasami odczytywać. Tak jak wcześniej w Zakonie Feniksa robił to w drugą stronę. Voldemort wbijał się do umysłu Harry'ego, tak Harry może do umysłu Voldemorta. No i zauważył, że kolejnym Horcruxem jest coś związane z Rowan Ravenclaw, więc trzeba iść do Hogwartu. Niestety problem jest w tym, że Hogwartem obecnie rządzi Snape razem ze śmieciorzecami. ale spokojnie, damy z tym sobie jako siadę. Idą do Hogsmeade, gdzie wpadają na Aberfortha Dumbledora, brata Dumbledora, o którym tam było wspominane wcześniej, że Dumbledore miał brata, tylko nikt o nim nie wiedział. No i tam on gada trochę na Dumbledore, ale to nie ma znaczenia. W im pomaga i woła do siebie Nevila. Neville w końcu ma ten moment, kiedy może być takim naprawdę koksem. Jak wiecie, ja zawsze Neville'a chwaliłem w filmach, że robił coś takiego koksowatego, że był jakiś taki lepszy post. Po no bo od początku był jako taka trochę ciamajda, a dzisiaj, ten dzień, kiedy ja będę mógł tak chwalić Neville'a, po prostu, po prostu super. Neville prowadzi ich jakimś nowym przejściem do szkoły, wszyscy się cieszą, że wrócili, no i Harry mówi ej, słuchajcie, potrzebujemy zdobyć coś, co jest związane z Rowaną Ravencrow, tylko, że nie wiem co. No i Luna, oczywiście ukochana Luna, doszła do wniosku, że prawdopodobnie jest to diadem Raven który tam zaginął dawno temu. Niestety jest problem, ponieważ Snape wie, że Harry był w Hogsmeade. No i tam zbiera wszystkich uczniów w Wielkiej Sai i mówi: Macie powiedzieć, gdzie jest Harry, bo inaczej was wyśle do kozy. Dobra, może koza to za mocna kara, ale ogólnie chciał ich bardzo solidnie ukarać. No i w sumie doszło do tego, że w sumie Harry się pokazał, że Ej, jestem w Hogwacie. A potem doszło do tego fajnego pojedynku pomiędzy McGonagall a Snapeem. Ej ten pojedynek jest naprawdę dobry, mimo że krót ale pokazuje, że Magonagar to też jest potężna czarownica. No i dobra, Snape przypędzony i czas się szykować do bitwy, bo będzie bitwa o Hogwart. Potężna bitwa, gdzie niestety dużo osób odejdzie z tego świata, ale będzie fajna bitwa. Więc tam wszyscy się szykują, natomiast Harion i Hermiona dalej coś kombinują z Horcruxami. Najpierw Harry z pomocą dowiaduje się, gdzie szukać kogoś, kto będzie wiedział, gdzie ten diadem jest. Mianowicie Szarej Damy, ducha wież Ravencrow, którym jest Helena Ravencrow, córka Roweny. Mam nadzieję, że wszyscy zaopaliście o co chodzi. No i ona w sumie na początku była taka jakaś niezbyt do gadania, nie chciała mówić, ale potem doszło do wniosku, że jednak może powie. No i powiedziała, że diadem jest w pokoju życzeń. W międzyczasie jeszcze tam nauczyciele szykują całą obronę zamku i robią taką wielką, ładną osłonę, która jest całkiem fajna, bo jeśli ktokolwiek chce przez nią przejść, to automatycznie jest kropnięty. Także fajnie. I tu jest duży props dla Nevillea, ponieważ on se tak stoi na tym moście. Tym moście co tam był w Hogwarcie. I tak wyzywa wszystkich szmacowników, bo tak szmacownicy się ustawiają taką wielką grupą. Próbują przejść, niestety giną. A Neville tam. A i co? I co? I macie za swoje. Tutaj propsik dla który to jest propsik dla Nevillea? Drugi już chyba. Dobra, chyba muszę być jakiś licznik propsu dla Nevillea, czy coś. Natomiast Ron i Hermena poszli do komnaty tajemnic, gdzie zdobyli kieł kolejny. I nie rozwali czarę Helgi Hufflepuff. No i w sumie fajnie, bo przy okazji też po co. Waj, czyli chuja miłość to jednak piękna rzecz. Niestety, sami wiecie, kto odczuł to, że, że, no, no troszku został kropnięty. Kawałek jego został kropnięty i się tak mocno wkurzył i waj czarną różdżką w tą osłonę. I chciał rozwalić całą osłonę, nie rozwalił całej, ponieważ czarna różka też mu coś tam nie sprzęgała. Coś, coś to ma pecha do tych różdżek Swoją nie może Harego zabić, bo ma ten sam rdzeń co Harego. Lucyusza ma nie może zabić, bo coś tam. Czarną różdżką najpotężniejszą też nie może zabić, bo coś tam. Zresztą, co to jest, to coś tam, to my się niedługo dowiemy. No i jak już wodem od tą osłonę, no to zaczęła się bitwa. W tym wbiegają szmacownicy na ten most, ale Neville tutaj ponownie jest koksem. Mianowicie z pomocą Simusa podłożył ładunki wybuchowe, wysadził je i BUM! Most padł, szmacownicy spadają, a Neville przeżył. Props dla Nevilla razy 3. Ciekawie, ich nabije w sumie. Har udaje się do pokoju życzeń i znajduje diadem Raven ale znajduje go też Marfo ze swoimi kumplami. No i Marfo jest niezadowolony z tego, że Har mu mureszczkę i chciałby ją odzyskać. No i była mała szarpanina, która skończyła się tym, że Goyle nagle podpalił cały pokój życzeń, a potem sam wpadł w ogień, także brawo, brawo dla Gorilla. Ron i Hemena przylecieli, uratowali Harego, uratowali Malfoy'a i jego kumpla jeszcze Blaze'a, taki inny kumple trochę niż Krab, kaba nie ma, nie wiadomo dlaczego, tak naprawdę to wiadomo ale to jest nieważne. Potem Harry szybko dobija diadem, wrzuca go w ten ogień i znowu Voldemort kolejny raz zostaje kawałek kropnięty. No i też to faktycznie poczuł, oj, wkurzył się i to mocno. I dowiadujemy się, że jego, teoretycznie, ostatnim Horcruxem jest jego wąż Nagini, którego tam będzie chciał sobie gdzieś schować. No i chowa się on tam na przystani, gdzie chciałby też pogadać z Severusem. Harry, i Hermiona tam przychodzą, podsłuchują, no i tam się okazuje, że Voldemort wie, dlaczego Czarna Różka go nie słucha. I mówi do Severusa, słuchaj Severusie, ja do danym sługą, robiłeś wszystko, co ja chciałem, ale dopóki żyjesz, czarna mnie nie słucha, więc muszę z ciebie pozbyć. No i się go pozbył, więc teoretycznie czarna już go słucha, ale do tego przejdziemy później. Najważniejsze jest to, że Harry wziął łezkę Severusa i dzięki temu miał dostęp do jego wspomnień. No i wrócili do szkoły, tam najpierw zobaczyli, że ech, jest pełno ofiar, że dużo osób no, umarło, w tym na przykład Fred, Remus i jego żona Tonks. Harry potem idzie do myśli silni pooglądać sobie wspomnienia Severusa. Są tam głównie wspomnienia związane z jego mamą, no bo jednak Severus się z nią przyjaźnił, jak był młodszy, i no, był w niej też zakochany. No i ogólnie tam jest pokazane, jak się poznali, jak tata Harego odbił Severusowi, i... oraz potem, kiedy zbliżaliśmy się do momentu, gdzie Wodemus chciał zabić Harego oraz jego rodziców, jak Severus prosił Dumbledora o pomoc. Niestety, finalnie się nie udało, mama Harego zginęła, Severus był smutny, ale Severus obiecał, że pomoże Dumbledore'owi chronić chłopca, co jest naprawdę bardzo heroiczne, i myślę, że jeżeli ktoś nie znał zbytnio postaci Severusa, to się tego nie spodziewał. I na samym końcu też się okazało, że niestety Harry też jest horcruxem Voldemorta i że pokonać Voldemorta, Harry też musi się poświęcić. I postanawia udać się do zakazanego lasu, bo tam Voldemort na niego czeka i się poświęcić. A jeszcze po drodze wyciągnął znicz, ten który złapał na pierwszym meczu Kulicza i z niego wyciągnął kamień wskrzeszenia, który jak mówiłem teoretycznie może przywrócić kogoś do życia. Ale tylko teoretycznie, bo jego najbliżsi, czyli rodzice, Syriusz i Remus pojawili się jako duchy. No i tam go wsparli i Harry dasz radę. Tak mu powiedzieli i poszedł dalej. No i poszli dalej i wodę mod go ciach. A wodą Potem Harry znalazł się jakby w niebie, gdzie spotkał Dumbledore, i tam się z Dumbledorem gadał o tym wszystkim, co się wydarzyło i tak dalej, i tak dalej. No i dobra, Horcrux, który z w Harem zniszczony, ale Harry ogólnie, jak chce, to może dalej żyć. Także super, Harry oszukał śmieć. Nie no, Harry to już jest, nie wiem, tu niby masz szczęście i tylko dzięki przyjaciołom jeszcze żyje, ale jak przychodzi to do tego czego, to oszukuje śmieć. Także coś tu chyba poszło nie tak. No i Harry wraca, ale wszyscy myślą, że jest martwy. Wodem od ze śmieczorcami go przynoszą, i Wodem od tej się cieszy, że, że wygrał, no zresztą no ja muszę po prostu puścić wam ten fragment Harry Potter Wodemort potem słucha pogabędkę z Nevillem, który jest naprawdę koksem. Prop zanewie razy 4. I wyciąga miecz godyka Gryffindora I już chce atakować Voldemorta, ale nagle Harry się budzi i zaczyna z nim walczyć. No i przechodzimy ogólnie do waki, Daj kontynuuje się bitwa o Hogwart, A w międzyczasie Harry z Wodymotem się nawalają. No i jakoś i to tam idzie. Aż w końcu mamy to zderzenie Różdek końcowe. Znaczy, jedno z tych dwóch zderzeń Różdek, no bo było to pierwsze. Potem Neville Ciach! Odcina łeb nagini. Potem to drugie zderzenie jużdek i bum, wodę moc się spada na milion kawałków. Jaki to ma sens w ogóle, ja się pytam? W ogóle tak, nie czytałem książkowej wersji Signiów w śmieci, ale jak się ten ostateczny pojedynek potoczył, wiem. Mianowicie ten pojedynek odbył się w ogóle w wielkiej sali, gdzie wszyscy na około stali i patrzyli, a wodemoc HM sobie też gadali, gadaj, gadaj, no i walczyli, aż finalnie wodemoc zginął, ale jego ciało normalnie było. Jego ciało po prostu padło. Więc przepraszam bardzo, jaki ma sens nagle to, że wodemoc się spada. Niech ktoś mi to wytłumaczy. Potem H jeszcze tłumaczy, dlaczego. Czarnoruszka nie słuchała wody mota, Mianowicie to nie Snape był jej właścicielem. Tylko Draco. Ponieważ to Draco rozbroił Dumbledore w wieży astronomicznej. A potem, kiedy Harry rozboił go tam wtedy w dworze Mafojów pod koniec siódmej części, no to Harry został właścicielem czarnej różdżki. Ale postawił, że a, złamię sobie i wyrzucę do wody. Co też jest kompletnie bezsensowne. W książce Harry po prostu naprawił czarną różką swoją. I nie wiem, on tam czarną chyba potem schował, jeśli dobrze pamiętam. Ale no miał swoją. A po co mu czarna różdżka była? Ale nie rozwał jej no jak można ozwali Najpotężniejszą różdżkę. Jak to może być w ogóle możliwe? Muszę chyba naprawdę zacząć czytać książki w końcu, znaczy wrócić do czytania książek, bo stanę na zakonie Feniksa. więc chyba muszę w końcu wrócić. No i mamy na końcu jeszcze ten epilog 19 lat później, kiedy już wszyscy są dorośli, mają dzieci, no i tam jest pogawędka Harego z jego synem albusem, Severusem Potem, który się obawia, co będzie jak go przyjął do Citeinu. A Harry mówi, e, będzie dobrze, nic się nie stanie. A, kolejna część ma zupełnie inne zdanie na ten temat. No ale w każdym razie tak się kończy Harry Potter i Sygnia śmieci część druga i zarazem cały Harry Potter. Powiem wam widzowie, dzisiaj się mówił bardzo sprawnie mi naprawdę nie wiem, taką w sobie miałem przy tym ostatnim odcinku, chyba dlatego, że to jest to ostatni odcinek, ja się cieszę, że to już koniec. I dlatego chciałem się postarać, żeby wyszedł jak najlepiej. Ale czy wyszedł jak najlepiej, to dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. No i oczywiście to już było na tyle. Więc jeżeli Wam się film spodobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. No i widzimy się jutro. Widzimy się jutro w ważnym filmie, do którego ja muszę jutro siadać i robić, ale zdążę spokojnie i będzie taki naprawdę... Dobry film, zresztą sami zobaczycie. No i w takim razie trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!